jak to się stało, że pan sportowiec, koszykarz, no, nieprzeciętny sportowiec, olimpijczyk, mistrz Polski, wieloletni zawodnik w koszykówkę, zostaje dyrektorem gimnazjum, no, w malutkiej miejscowości, można powiedzieć, daleko od szosy, bo nawet nie w miejscowości gminnej. Ale panie co, ja 20 kilka lat temu, kiedy wróciłem z wojaży zagranicznych z rodziną do Gdańska, gdzie mieszkałem, podjęliśmy wspólnie z żoną decyzję o tym, że nasze dzieci nie będą po szkole na blokowiskach biegały z kluczami na szyi. No i z początku ta nasza decyzja przez rodziców była postrzegana jako karkołomna wręcz. Przez państwa, no bo, rodziców. I zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Tak. No i prawdę mówiąc, nie mieliśmy sprecyzowanych planów, gdzie mnie nawet po głowie chodził pomysł, żeby się wyprowadzić w Bieszczady. O, no wspaniale. No ale potem to jakoś tak upadło, bo jednak ja jestem jedynakiem. Chciałem być blisko rodziców, ale z kolei nie aż tak blisko, no, żeby mi na okrągło zakłócali prywatność. No i pewnego pięknego dnia wsiedliśmy w samochód z żoną i rozpoczęliśmy tak zwaną objazdówkę. Udaliśmy się w stronę miejsca, gdzie się, że tak powiem, z żoną wychowałem i wykształciłem, czyli na Wrocławia. Jadąc, objechaliśmy Radzyń, Chełmiński, krótko rzecz ujmując, jakieś takie małe miasteczka, bo taki był nasz zamysł. Nie interesowało mnie duże miasto, bo w dużym mieście mieszkałem, interesowały mnie małe miejscowości, ewentualnie wioski, w której chciałem nabyć jakąś nieruchomość, trochę ziemi i tak. No i będąc w Toruniu, na światłach, zatrzymał się jeden samochód i obok zatrzymał się drugi samochód. Spojrzałem w lewą stronę, a za kierownicą siedzi mój kumpel, z którym kończyłem Akademię Wychowania Fizycznego. No i żeśmy sobie tam palcem pokazali, żeby zjechać gdzieś na parking najbliższy. Na tym parkingu żeśmy się, że tak powiem, spotkali. No i od słowa do słowa, a co robisz? No ja mówię, no, zjechałem, szukam, chciałbym gdzieś zacząć wszystko od nowa. A on mówi, ty słuchaj, a on był akurat dyrektorem szkoły podstawowej, ówczesnej szkoły podstawowej w Pruskowęsach. Mówi, wiesz, a ja szukam WF-isty. A ja mówię, no to słuchaj, pracę mam. No to jeszcze bym kupił jakąś nieruchomość. No i od słowa do słowa, on mi tam trochę pomógł. Zgłosiłem się do takiego biura handlu nieruchomościami w Toruniu. Tam się okazało, że też jakiś znajomy z Inowrocławia. No i w krótkim czasie, że tak powiem, zaproponowano mi w miejscu, które był dla nas atrakcyjne, budynek ciekawy, działka dość pokaźna. No, w związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby się przeprowadzić do Chełmży i tu zaczęliśmy, że tak powiem, swoje... Drugą młodość. No, kolejną odsłonę naszego życia. I ja pracowałem dość długo w tych Pruskowęsach. No, długo też może zbyt... Niedobrze to określiłem. No, powiem, dałem się w Pruskowęsach poznać jako solidny pracownik. Nauczyciel wychowania fizycznego. Tak. A że niedaleko w Kończewicach kończono społeczną inwestycję, bo to jest szkoła w Kończewicach, została wybudowana w czynie społecznym przez rodziców, przez aktyw taki lokalny, społeczny, lokalny, tak. Dokładnie i aktualnego wójta, bo to on był głównym motorem napędowym. Wójta Chełmży. Gminy Chełmży. Wójt gminy Chełmży pochodzi z Kończewic. No i tam się szykowało, że tak powiem, budowanie nowego grona pedagogicznego i dzisiaj mówię w takim sportowym żargonie, że zostałem przetransferowany. Tak jest, przetransferowany przez panią dyrektor do Kończewic.
A odstępne było wysokie? Nie, myślę, że była tak silna, że wójta przekonała, że ja zostałem przeniesiony. No to się trochę skończyło awanturą, bo już dyrektora, o którym wspominałem, nie było w Pluskowęsach. Była inna pani dyrektor, no i ona tam taką karczemną awanturę zrobiła, że po prostu przychodzą, zabierają jej pracownika, nie uprzedzając jej i tak dalej, i tak dalej. No ale że to nie miało miejsca w środku roku szkolnego, tylko z początkiem roku. No więc obyło się przez jakichś tam specjalnych komplikacji. W ten oto sposób trafiłem do Kończewic. Okres przepracowany w Kończewicach wspominam, będę zawsze wspominał. Pracowało mi się tam rewelacyjnie. Tutaj zbudowałem potęgę. Ktoś, kto siedzi, że tak powiem, mówię o sportowej potędze i nie będę ukrywał, że też wychowawczą. Odnosimy wielkie sukcesy sportowe z dzieciakami z Kończewic. Światła w sali gimnastycznej paliły się do późnych godzin wieczornych. Sala była oblegana. No i nadszedł taki czas, że miałem jeszcze przedtem kilka propozycji objęcia stanowisk dyrektorów w różnych szkołach, ale nie byłem gotowy. Jeszcze nie znałem na tyle środowiska, żeby w nie wejść i po prostu zarządzać. Ale pamiętam, przyszedł taki czas, że zaproponowano mi, abym zaczął tworzyć struktury gimnazjalne po wielkiej reformie oświaty. I do dziś powiadam, że miałem to wielkie szczęście, bo uważam, że to dla szefa to jest wielkie szczęście, że mógł budować według własnego modelu. Od początku. Nie naciskany przez nikogo. Swoje grono pedagogiczne. I przyjąłem taki model. No, generalnie mógłbym powiedzieć dzisiaj, że zatrudniłem dzieci. Czyli ludzi no, zaraz ja po studiach, facetem, tak? Facetem dojrzałym. No a pozatrudniałem tak jak Barbarę, o której żeśmy wspominali, 20 parę lat. Daria Bogdanowicz, 20 parę lat. Pan Krzysztof Szczechowicz, 30 lat. No to byli ludzie, którzy... ale też była nowa generacja. To już była znajomość języków, a to często byli ludzie, którzy uczyli dwóch przedmiotów, a pełni pomysłów, zaangażowania, ale przede wszystkim to byli ludzie, którym ten poziom dyskusji z młodymi gimnazjalistami prawie była na tym samym piętrze się odbywała. Tak. Oni mieli jakieś takie prądy, no to ta nić porozumienia była, to było bardzo istotne. A że ludzie byli kreatywni, nauczyciele byli kreatywni, ambitni, młodzi, no to się rodziły co chwilę jakieś tam pomysły. Najpierw Stowarzyszenie Sowa. Wtedy się spotkaliśmy. Fenomenalny pomysł. Z tą Sową było niestety tak, że przepisy, jakie się na przestrzeni lat zmieniały, dotyczyły one nie tylko dużych stowarzyszeń, ale i tych małych, a do nich my należeliśmy. No niestety, że tak powiem, ta Sowa przysnęła i ona tak sobie drzemie do chwili obecnej. Zaczęły się pojawiać inne pomysły, między innymi w międzyczasie klasy sportowe, które tutaj realizowały program 10-godzinnego wychowania fizycznego, oczywiście o profilu koszykówka. Ale czy od początku pan właśnie, bo mówił pan o tych sukcesach z młodzieżą w tej poprzedniej szkole, czy jak zostawał pan tutaj dyrektorem i jakby tworzył no, od zera tę szkołę, to od razu miał pan taki gotowy plan, czy ten plan jakby tak no, ewoluował, tak, bo stworzył pan sobie zespół, co na pewno było ważne. No ten sport to dla pana był czymś naturalnym, tak? No bo to pana życie, najpierw pana jakby pierwsze życie zawodowe zawodnika, potem nauczyciela WF-u i prowadzącego te drużyny. Więc tak pytam, czy jak przyszedł pan tutaj, to też automatycznie tym głównym pomysłem na szkołę był ten sport, czy jak to się rodziło? No właśnie nie. No właśnie nie. Powiem tak, kiedy się pojawiła Basia,
Pani Barbara Łaukajtys. Nauczycielka historii. Tak, nauczycielka historii. W trochę szalony sposób żeśmy, że tak powiem, się zatrudniali. Potem się okazało, że kolejną nauczycielką, którą zatrudniłem, była pani Bogdanowicz, a że się owe panie znały z liceum, które kończyły, no to padł pomysł właśnie na stworzenie, czy pójście w stronę etnologii, etnografii, pisania projektów edukacyjnych, słowem. Stworzyliśmy taką specyficzną ofertę edukacyjną. I wcale mi wtedy nie było. Dokładnie, wcale mi nie było i wcale mi nie było wtedy w głowie tworzenie, że tak powiem, projektów o charakterze sportowym z wielu powodów. No po pierwsze, nie mieliśmy sali, jak sobie pani przypomina. Pamiętam. Przypomina, to był stary budynek z jakimiś tam, że tak powiem, pomysłami. No. Już nie będę wspominał faktu, że no ta sala to też trochę tak za moją przyczyną, no, kilku wizyt w odpowiednich urzędach i tak dalej, i tak dalej. A ten pomysł powstał po wielu, wielu latach. To kiedy powstała sala gimnastyczna, ona już dobrze funkcjonowała. Myśmy się koszykówką, ja się osobiście bawiłem od zawsze, ale świadom tego, że no, gimnazjum to jest siódma klasa byłej szkoły podstawowej, żeby coś zrobić, to trzeba zacząć wcześniej, więc ja powiem tak, mam z czego żyć i ja pewne rzeczy altruistycznie robiłem sobie w szkołach podstawowych. Tu w okolicy też. Tak, no powiem tak, no najbliższa zawsze mi była szkoła podstawowa w Kończewicach, bo powiem tak, no, zawsze panią dyrektor nazywałem swoim guru, bo to ona mnie wielu rzeczy nauczyła. Ona mi nie przeszkadzała w realizacji moich pomysłów. Powiem tak, ja się w pewnym momencie czułem tam tak, jak ja bym był dyrektorem szali gimnastycznej tego, co robię, a pani dyrektor była dyrektorką od reszty. Polskiego. Dokładnie o to chodzi. I powiem tak, ja trochę taki model, tworząc gimnazjum, przyjąłem. Ja ufam ludziom. Ja jestem, uważam, człowiekiem, który wcale nie uzurpuje sobie prawa do monopolu na wiedzę wszelaką, bo jako śmiertelnik zwykły na wielu rzeczach się po prostu nie znam. Wiele rzeczy też nauczyła mnie, że tak powiem, podyplomówka tego zarządzania oświatą. I oczywiście wiele bzdurnych rzeczy tam uczono, ale pewne prawdy przyjąłem i potem się okazało, że to są trafne spostrzeżenia, że ludziom trzeba ufać, że ludziom trzeba dać pracować. No. Basia się zna na jednym, ja się znam na drugim. Basia nigdy nie chciała przyjść i trenować koszykówki, ja nigdy nie chciałem uczyć historii. No, ona ma sukcesy w swoim obszarze, ja mam sukcesy w swoim obszarze, inny nauczyciel ma sukces w swoim obszarze. Jeżeli to jest wszystko skomponowane i się rozumiemy, to powstaje jakiś produkt, z którego są zadowoleni przede wszystkim uczniowie, a potem rodzice. Bo też mogą osiągnąć sukces. Tak? Dokładnie, to jest podstawa. Dokładnie o to chodzi. Nigdy, powiem tak, nie godziłem się jako dyrektor i pozostałem na swoim stanowisku z tym ciągłym szufladkowaniem szkół, a ta jest lepsza, a ta jest gorsza. Nigdy też nie do końca nie godziłem się ze słynną EWD, tak. bo ja uważam, że kontekstów było zbyt mało, tak. żeby to były wyniki prawdziwe. Słowem, zawsze robiliśmy w szkole coś, co wzbogacało i uatrakcyjniało naszą ofertę edukacyjną. No, dowodem na to jest fakt, że gimnazja są 16 rok i 16 rok nasze gimnazjum ma nabór z pobliskiego miasta, czyli rodzice ufają i dowożą tu dzieci, przysyłają tu dzieci z pobliskiego miasta, bo uważają, że nasza oferta jest atrakcyjna, ale przede wszystkim powiem tak, opinia o naszym gimnazjum jest taka, że jest to szkoła bardzo bezpieczna, gdzie dużą wagę przykładamy do bezpieczeństwa uczniów. To jak w każdej szkole są jakieś incydenty, no to jest organizm żywy i trudno sobie, że tak powiem, wyobrazić w szkole, w której się nigdy nic nie działo, to nie wierzę w to. No i
funkcjonujemy do dnia dzisiejszego. Wprowadziliśmy pomysł w pewnym momencie za sprawą znowu Barbary, klas mundurowych. Początki były siermiężne. Gdzieśmy tam nie było mundurów. Były za złotówkę, to taką powiem tak, byliśmy taką zbieraniną marynarsko, nie wiem, lotniczo, łącznościową. Na początku chwaliliśmy sobie to, co mamy, ale jak dzisiaj spoglądam na zdjęcia, to tak siermiężnie wyglądaliśmy, ale początki zawsze są trudne. A dzisiaj mogę powiedzieć z czystym sercem, że jesteśmy w Kujawsko-Pomorskim jedynym gimnazjum o takim charakterze. Wzbudza to podziw i częściowo zazdrość wśród kolegów dyrektorów, bo miałem i wizyty z Podina Wrocławia, dyrektora przyjechał tu obejrzeć, jak to funkcjonuje, jak ty to zrobiłeś. A z Inowrocławskiego, najlepszego gimnazjum, miałem wizytę kolegi, który też się pytał, jak my to robimy. Jesteśmy jako klasa mundurowa gimnazjalna zapraszani na wiele imprez, bo te dzieciaki fajnie musztrę ćwiczą, fajnie się prezentują. Ale powiem rzecz najciekawszą, największym wzięciem te klasy cieszą się u dziewcząt. I to było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Powiem szczerze, że było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Funkcjonują. Powiem tak, najpierw był jeden dzień mundurowy, potem były, teraz są, w tej chwili są dwa dni mundurowe są i powiem tak, i młodzież skłania się do tego, żeby chodzić codziennie w tych mundurach. Po ja już się boję, chyba że marynarskie by były. Nie, dlaczego? Bardzo fajnie wyglądają. One są nieprzymuszane. To jest właśnie wybór. I powiem tak, i oni się czują, że tak powiem, taką swoistą, nie wiem, elitą to może źle powiedziane, ale taką... Mają wspólną tożsamość, dokładnie, tak? Dokładnie, ta grupa. Dokładnie. No bo klasa sportowa, rozumiem, nie chodzi cały dzień jednak w strojach sportowych, czy chodzą? No nie. Realizują program, zwiększony program wychowania fizycznego, bo to jest 10 godzin, jest to niewątpliwe wyzwanie dla dzieciaków. Wymaga równie dyscypliny jak w klasach mundurowych. Ale grają cały czas w koszykówkę? Nie, przez te 10 godzin. Nie. Żeby była sprawa jasna postawiona. Klasa o profilu sportowym to jest 10 godzin wychowania fizycznego. 2 godziny podstawy programowej. Tak realizujemy każdy inny uczeń w tej szkole. Tak. Dokładnie. 2 godziny mają do wyboru, czyli do wyboru mają jakąś tam dyscyplinę. No trudno sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś się zapisał do klasy sportowej o charakterze koszykówka, żeby dyscyplina do wyboru była inna jak koszykówka. No więc tak naprawdę... Ale to 4, zostaje jeszcze 6. Czyli mają 8 godzin koszykówki. 8 godzin koszykówki, tak, rozumiem. Tak jest. I oni trenują, te dzieciaki trenowały, bo tej klasy już w tej chwili jako takiej nie ma, bo ona skończyła, projekt się skończył, bo to był rocznik 9-8. Oni trenowali 3 razy w tygodniu, po 2 godziny, czyli zaczynali o 14.30 do 16.30 i potem jechały do domu. I to też wymagało od nich wyrzeczeń, dyscypliny, do tego dochodziły mecze, liga i tak dalej, i tak dalej. Więc powiem tak, staramy się coś robić. Póki co nam to wychodzi, nie wiem, czy teraz powinienem powiedzieć, czy wychodziło, Cały czas żyję nadzieją, że to jeszcze wszystko wróci na swoje... Tak jest. Ja uważam, że... No właśnie, że się świat że wielką zaletą, ludzi wielkich jest wycofywanie się z nietrafionych pomysłów, a ja uważam ponad wszelką wątpliwość, że aktualnie ten pomysł jest kompletnie nietrafiony, bo w momencie, kiedy się to wszystko zaczęło docierać i mówiąc po chłopsku mieć ręce i nogi, a i w wielu przypadkach się głowa porządna pojawiła w tym całym tworze, wziąć coś, burzyć, uważam, że jest to niedorzeczne. I mówię to z pełną odpowiedzialnością jako facet, który 30 parę lat w tym siedzi, więc... Powiem tak, być może
Były złe gimnazja, ale powiem, były i złe licea, i złe podstawówki. Dokładnie. To jest wszystko materia ludzka. I nawet złe uniwersytety, tak? Tak jest, też. Dokładnie, rzecz ujmując, tak to wszystko wygląda. Nie, ja sobie osobiście chwalę pracę z gimnazjalistami, choć pewnie niejednokrotnie nas denerwują, no ale tak jest życie, no powiem tak. Po to oni nadal będą w tym wieku, tak? Tego wieku nie anulujemy. Dokładnie tak. Tak jest i uważam, że też jest, że tak powiem, uzasadnianie faktu czy pomysłu zamykania gimnazjum w oparciu o jakieś tam ankiety, kwestionariusze i tak dalej, się mijają też z prawdą, bo badania zupełnie co innego wskazują. To nie jest tak, że w gimnazjach, nie, my mamy inne kłopoty. To są inne kłopoty związane z dorastaniem, z błądem i tak dalej. Czy to i tak się dalej zmieniło właśnie, bo to jest też takie pytanie, bo no ma pan długą perspektywę, tak, bycia dyrektorem, a wcześniej no jednak pracy z młodzieżą jako nauczyciel. I czy powiedzmy te kłopoty, które ma pan dzisiaj, czy są u pana w szkole, nie wiem, dziś, wczoraj, przedwczoraj, są inne niż te 20 lat temu, 15 lat temu? Jak pan widzi jakby tę młodzież, no tak na osi czasu mówiąc? Ja zacznę od tego, że dzisiaj się mówi tak, że w gimnazjach spotkały się, podam przykład, no, dzieci z Widzewa i z Bałut. Tylko. No i no, na przykład, no i prawda, zaczynają sobie sprawiedliwość wymierzać. Na naszym terenie mógłby to porównać tak, spotkały się dzieci z Torunia i z Bydgoszczy. No, ale jest ktoś, taka walka? Ale ktoś, kto... I teraz powiem tak, jak dzieci nie mają co robić, to się zajmują takimi głupawymi pomysłami. Jeżeli się do nich dociera i się tłumaczy i się jakieś tam więzi buduje poprzez zainteresowania, poprzez wspólną realizację projektów jakichś tam, to się te antagonizmy zamazuje najzwyczajniej w świecie. Natomiast powiem tak, w gimnazjach jest też potrzebna szeroko rozumiana edukacja rodziców. Na pewno, powiem tak, mam tyle lat i taki staż, że mogę mówić to, co myślę. Ja się nie muszę bawić w jakąś kurtuazyjne określenia. Proszę spojrzeć, w przedszkolu mamusie na każde pstryknięcie są. Są aktywne. W podstawówce w 1-3 są na każde pstryknięcie. 4-6, no powiedzmy, trzeba 3 razy pstryknąć, żeby rodzice przyszli. W gimnazjum co się dzieje, nie muszę mówić, a w liceum uczniowie zaczynają sobie pisać usprawiedliwienia sami. No więc to tak wygląda. Ja byłem przez wiele lat przeciwnikiem dziennika elektronicznego. Nie dlatego, że się bałem informatyki, tylko po prostu ja byłem świadom tego, że jak rodzic będzie miał wgląd przez komputer w oceny, to już nie będę w ogóle twarzy znał. Tak? Z panem nie będzie rozmawiał, ale też z dzieckiem nie będzie rozmawiał. No i właśnie. Bo w środku nocy podejrzy te oceny. Dokładnie o to chodzi. No ale powiem tak, no, świat się zmienia, życie się zmienia, no więc klient nas pan, nie mogę przedmiotowo rodziców traktować, w związku z tym po wielu, wielu latach no, wprowadziliśmy... Ale rodzice wymogli, prawda? Tak. To jest moje doświadczenie jako matki uczennicy, tak, która teraz skończyła pierwszą licealną. Tam w tamtej szkole dyrektor się opierał no, od początku, odkąd wprowadzono te dzienniki i dopiero uległ, właśnie jak już moja córka kończyła szkołę. I pamiętam zebrania kolejne z rodzicami, takie roczne dla wszystkich rodziców. Tłumaczył, dlaczego nie wprowadzi tego dziennika i mówił, proszę państwa, rozmawiajcie z dziećmi, pytajcie się, jakie mają te stopnie, co było w szkole. Jeżeli wy nie będziecie z nimi o tym rozmawiać, tylko będziecie w pracy albo późno w nocy, kiedy te dzieci będą spały, sprawdzać te oceny, mówi, nie tędy droga. No ale to też był już człowiek z doświadczeniem, odchował troje swoich dzieci, już był dziadkiem, tak, i no ale też w końcu uległ. Rodzice... No, ta myśl o tym, że będą mieli pełną kontrolę, czyli wiedzę o tych, absolutnie pozorną, tak. Pozorną kontrolę. Dlatego to, co powracam do stwierdzenia sprzed kilku minut, że powiedziałem, że absolutnie pedagogizacji wymagają rodzice. Że proszę zwrócić uwagę, że pewne stereotypy zachowań
dzieci w szkołach to jest odbicie tego, co świata się... Świata dorosłych. Dokładnie. Oczywiście. Jak się mówi na temat kogoś, w jaki sposób się pewne rzeczy traktuje i tak dalej, i tak dalej. No, można o czym by tego, się mówi, do czego się przywiązuje wagę, nawet jak się siada przy stole, tak? I jak się zachowują stołówce. I wtedy no. Dzieci się zachowują, przenosi się antagonizmy sąsiedzkie na dzieciaków w szkołach i tak dalej, i tak dalej. Ale ja powiem szczerze, że przez wiele, wiele lat, może trzema incydentami takimi, gdzie zostały przenoszone antagonizmy właśnie przez rodziców na obszar funkcjonowania dzieci, to myśmy takich przypadków, zresztą potem ci rodzice siedli, były rozmowy, no nie powinno tak wyglądać, no ale pewne rzeczy, że tak powiem, się zdarzają i tego nie unikniemy, ale ja zawsze badam jedno. Jeżeli dziecko jest dobrze wspierane w domu, w tym, co robi, jeżeli rzeczywiście rodzic znajdzie na to, żeby może nie codziennie, bo wiem, że to jest herezja, co w tej chwili mówię, ale w niedzielę, w sobotę kolacja, w niedzielę śniadanie i obiad zjeść razem przy jednym stole, to jest więcej, jak, nie wiem, codziennie dawanie dychy kieszonkowego. No tak jest moje na ten temat zdanie. Ja go po prostu nie zmienię. I ja będę bronił rękoma i nogami, że tak powiem, tego, żeby gimnazja się ostały. Bo warto, bo nie warto burzyć czegoś, co tworzyliśmy przez 16 lat. Ja już pomijam kwestie finansowe, bo ja wiem, że one są dla samorządów najważniejsze, bo można sobie wiele rzeczy mówić, ale... Budżet musi się spiąć. Tak, jak to mówią, kasa jest najważniejsza, dokładnie, dokładnie tak jest. I ja uważam, że jednostki samorządu terytorialnego wiele wyrzeczeń, wiele kosztów poniosły na wdrożenie reformy, która stała się już, pobudowali infrastrukturę. Proszę popatrzeć, no, jeździ pani po małych miastach, często po wioskach. No, dzisiaj już trudno spotkać szkołę, w której sali nie ma. Ja powiem więcej. Polska wieś na chwilę obecną może się poszczycić lepszymi warunkami jak niektóre miejskie szkoły. Na pewno to jest obserwacja moja powszechna i powiem panu, że to od 10 lat widać taki ruch, ja widzę jeżdżąc, że te szkoły są oczkiem w głowie samorządów i powodem do dumy, tak, dla ludzi, którzy tam mieszkają. Dokładnie. One są świetnie wyposażone, dużo lepiej wyglądające niż w miastach, znaczy warunki to są nieporównywalne, to w ogóle nie ma o czym mówić, tak. Warszawskie licea mogą się schować i to te najlepsze, tak? Te z pierwszej dziesiątki szkół w kraju. To w ogóle jakby nie ma świadomości, wydaje mi się, jaką krzywdą dla tych środowisk, o których mówimy, tak? Wiejskich i małomiasteczkowych będzie ta, no byłaby powiedzmy, bo może się to jeszcze da cofnąć, ta likwidacja gimnazjów. To będzie sytuacja, w której znowu bici będą w jakimś sensie najsłabsi, tak? Ci, którzy... Ja powiem tak, no przede wszystkim powiem tak, ja na chwilę obecną nie potrafię sobie wyobrazić rzeczywistości po likwidacji. Powiem zupełnie szczerze, nie potrafię sobie wyobrazić. Ja też nie wiem, jak to ma wyglądać. Już nie chcę jak mantry powtarzać stwierdzenia o kosztach, jakie poniesiemy. Ale ja nawet nie myślę, wie pan, o tych kosztach finansowych, o tym mówiliśmy, tylko to są olbrzymie emocjonalne koszty dla wielkich grup ludzi i też koszty, ktoś ostatnio mądrze powiedział o takich, to się mówi czasem o kosztach ubocznych, tak? A tutaj ja myślę o wszystkich rzeczach, które się nie zdarzą, o wszystkich zaniechaniach, o tym, czego nie będzie się robić, jeśli ta gimnazja się zlikwiduje, co się nie stanie, o tych wszystkich dobrych rzeczach, o których rozmawialiśmy, które jakby no to przez te kilkanaście lat się zadziały, można powiedzieć, w każdej gminie w Polsce, tak? Tak. Tego nie będzie, tak? Bo się chce zniszczyć warunki, które to umożliwiły, także ja też tutaj razem z panem
mam nadzieję, że, no, no, że ta decyzja zostanie cofnięta. Nie wiem, ja powiadam tak, z wielkim żalem przyjmę, jeżeli to się urzeczywistni, bo zburzy się imperium, jakie przez wiele lat budowałem ze swoimi nauczycielami, wspaniałymi ludźmi, którzy, powiem tak, w ekstremalnej sytuacji w 60% stracą pracę. No, taka jest rzeczywistość. Biorąc pod uwagę dzisiejszy rynek pracy, jeżeli chodzi o nauczycieli, o niż demograficzny, jak i wielkimi krokami... Cały czas w zasadzie No dokładnie, to powiem tak, nie będę że słynne wylanie dziecka z kąpielą, ale to będzie... To mało powiedziane. Tak, to będzie. To rzeczywiście będzie Armagedon, mówiąc krótko. I tego nie chciałbym, że tak powiem... Oglądać na własne oczy. Tak, dokładnie, być fizycznie obecny i mówić nauczycielom, niestety, ale musimy się pożegnać, nie ma dla was pracy. Dla wielu fantastycznych ludzi, którzy tutaj rzeczywiście oddali zdrowie, wszelkie swoje pomysły na to, żeby ta szkoła wyglądała jak wygląda. Ta szkoła tutaj i powiedzmy szczerze, jakby ta jest może wyjątkowa, ale naprawdę jest wiele dobrych szkół, nikt nie słyszał i o nich w ogóle nie myśli, podejmując takie decyzje, tak? O tych nauczycielach, ani o nauczycielach, ani o dzieciach, właśnie ani o rodzicach, ani o długofalowych skutkach takich społecznych takich decyzji, może... Nie wiem, czy możemy zakończyć na taką optymistyczną nutą, czy może taką nutą, że z nadzieją liczymy, że to się cofnie, tak? Że ten pomysł się nie zrealizuje. Wierzę, tak? Ja wierzę w to głęboko, że nastąpi refleksja, refleksja u pani naszej minister i zrozumie, że nie warto po prostu, że naprawdę... Ja uważam, że w gimnazjach zaczęło się dobrze dziać, że to zaczęło wracać może nie tyle wracać, co się ten tor, po którym się posuwamy, się ustabilizował, że jest coraz mniej wyboista ta droga, że one powinny jednak mimo wszystko zostać, powinno się ludziom dać pracować. Właśnie, wróćmy do tego, co pan powiedział, że... W takiej sytuacji zmiana poglądów pod wpływem rzeczowych argumentów świadczy tylko o wielkości człowieka, który te poglądy zmienia, a nie upieranie się za wszelką cenę z powodów bliżej niezrozumiałych. Dla mnie naprawdę one są niezrozumiałe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miło mi było.